Cześć, witam Was na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie pierwszego z trzech sprzętów dostarczonych przez firmę Cooler Master, dokładnie CM Storma, czyli sekcję Cooler Mastera zajmującego się sprzętem dla graczy. Dostaliśmy m.in. myszkę Reaper, słuchawki Pulse Air oraz klawiaturę mechaniczną Mech. Wszystkie te trzy gadżety należą do serii aluminium. Wyróżnia się ona oczywiście tym, jak sama nazwa wskazuje, że te gadżety zawierają w sobie elementy aluminiowe. Za chwilę zobaczymy sobie myszkę Reaper, która kosztuje około 250 zł, czyli jak na laserową myszkę wysokiej klasy jest to cena taka przeciętna, czego możemy się dowiedzieć z opakowania. Widzimy obrazek myszki oraz dowiadujemy się, iż ma sensor laserowy, bardzo precyzyjny, o rozdzielczości do 8200 dpi. Programowalny, specjalny taki przycisk pod kciukiem, to sobie zobaczymy za chwilkę, jak ją rozpakujemy, oraz że jest ergonomiczna, przystosowana pod gracza praworęcznego. Z boku mamy jakieś informacje, z drugiej strony bardzo małymi literkami adresy stron www, znaczek o kompatybilności z Windowsem 8. I z tyłu taki szybciutki opis. Przełącznik DPI w locie, podświetlenie, ergonomiczny kształt i właśnie ten taki specjalny przycisk pod kciukiem. No dobrze, dużo na pudełeczku nie było. Rozpakujmy ją sobie szybciutko i zajrzyjmy do środka, jak ona wygląda. Zobaczcie, to odwrotnie to, odwrotnie rozpakowałem. Tu mamy logo CM Storma. Przy okazji widzę, że w kartonie jeszcze została taka instrukcja. I z tyłu mamy opis funkcji. Tak więc zobaczcie, jeśli kogoś ciekawi sensor, jest to Avago 9800, czyli znany sensor, bardzo dobry, DPI do 8200, przyspieszenie 30G, 150 cali na sekundę i w sumie 8 przycisków. A materiały, z których wykonana jest myszka, to plastik, aluminium i guma. Mamy także informacje o przełącznikach. Przełączniki są firmy Omron, czyli najwyższej jakości. Wytrzymują 5 milionów klików, czyli jak na myszkę całkiem nieźle. Myszka ma także wbudowaną pamięć 128 KB i białe podświetlenie i kabel o długości 1,8 m w oplocie. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje. Tu w środku mamy jeszcze takie podstawowe cechy, nazwijmy to bardzo skrótowo, ale dobrze, mniejsza z tym. Już widzimy samą myszkę. Powiem Wam, że jak na pierwszy rzut oka robi naprawdę dobre wrażenie. Jeszcze sobie zdobędziemy z tego pudełeczka. O, widać kapelek. Jest taki zwyczajny, czarny. Nie jakiś kolorowy, jak w niektórych myszkach gamingowych bywa. Moi drodzy, oplot jest taki jak najbardziej podstawowy. Kabel jest dość elastyczny. Wtyczkę mamy pozłacaną. Jest tutaj logo CM Storma. I zobaczcie, jeśli chodzi o rozmiar myszki, to powiedziałbym, że jest to kategoria największych myszek. W porównaniu chociażby z Rockatem Cone jest troszeczkę większa i szersza. Jeśli chodzi o profilowanie, powiem Wam, że tak, dłoń leży fajnie, miejsce pod kciuk jest takie dość wyraźnie zarysowane i myszka opada delikatnie na prawą stronę, dzięki czemu dłoń fajnie się układa. Jeśli chodzi o ten element aluminiowy, poza tym, że jest on bardzo fajną ozdobą, to ma to być też jakoby pasywne chłodzenie, ponieważ jak wiemy, metal jest chłodny i dłoń dzięki temu nie będzie się aż tak pociła. Jak to działa w praktyce, oczywiście się okaże. Dobrze, zobaczmy przyciski jeszcze szybciutko. Przyciski główne, lewy, prawy. Prawy jest dość wąski, lewy troszeczkę szerszy. Tak pracują, mają gumowane pokrycie. Tutaj mamy przełączniki DPI. O, zobaczcie, jak cichutko pracują. Naprawdę fajnie. Rolka duża, aluminiowa. Kręci się tak leciutko, przeskakując takim lekkim oporem. I działa też jako przycisk. Po bokach dwa przyciski takie standardowe, bardziej pod kciukiem. I jeden jeszcze taki duży, wciskany. No całkiem fajnie to wygląda, dodatkowy przycisk w grach oczywiście może się bardzo przydać. Tutaj z przodu mamy podświetlenia i z tego co widzę, moi drodzy, nie wiem co tu jeszcze może być podświetlane. Wydaje mi się, że tylko ten przód, ale oczywiście to zobaczymy sobie w testach, jak będzie podłączona. Od spodu mamy jeszcze ślizgacze, dwa takie duże po bokach
i jeden malutki z tyłu oraz sam sensor Avago 9800. Jak widzicie, kabelek wychodzi z takiej przerwy, która nadaje myszce takiego specyficznego wyglądu. Jestem ciekaw, jak to będzie z tymi reflektorami włączonymi wyglądało. Może być naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o taki szybki test, ślizgaczy wydają się być w porządku jakości, ślizgają się po podkładce nieźle. No i powiem Wam, że sama myszka z wyglądu podoba mi się. Jest czarna, gumowana, taka elegancka. Do tego ten aluminiowy element, czyli coś naprawdę nietypowego. Jak sprawdzi się w grach, oczywiście zobaczymy za jakiś czas, ale z sensorem Avago 9800 na pokładzie powinno być naprawdę przyzwoicie. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i zapraszam także na kolejne filmy do wchodzenia na portal wideotesty.pl oraz na nasze forum, które działa od niedawna i tam również możecie przeczytać dużo ciekawych artykułów. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!